Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będzie projekt, na którym trochę popracowałem, trochę go poprzerabiałem. Pamiętacie perkusję taką w kolumience złożoną, którą tam miałem? Przerobiłem to wszystko na takie płytki. Płytki są po prostu tam z GitHuba pociągnięte. W tym, że troszeczkę oprogramowanie się zmieniło, ogólnie to jest DrumKit. Nie wiem, czy kojarzycie, jak piszecie w internet, będą DrumKit. Oczywiście płytek mam nadmiar, są dwa rodzaje tych płytek. Jedna jest w SMD, czyli rezystory i kondensatory, wszystkie są w SMD. I jeden rodzaj jest z elementami przewlekanymi. Soft oczywiście zamieszczę cały praktycznie na stronie do pobrania, bo jest typowo wersja darmowa. Oprócz dźwięków, dźwięki, znaczy w tym softcie też będą te dźwięki, one nie są, znaczy to jest biblioteka Mozi. Nie wiem, czy kojarzycie, czy nie kojarzycie, jest biblioteka Moziego. Można sobie przekształcać do tej biblioteki swoje dźwięki, jednak to troszeczkę, że tak powiem, jakby to powiedzieć, no trochę to są 8-bitowe dźwięki, ponieważ jest to wszystko zrobione na Arduino Nano. Zaraz ja wam tutaj może pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Tu mamy tak, włącznik urządzenia. Całość jest zasilona tutaj z jednego lejonka, tam widać, tu siedzi. Ja tu sobie płytkę domontowałem drugą jako spodnią część, bo mam ich nadmiar na razie. Ale jeśli będzie potrzeba, to tutaj się dorobi po prostu obudowę. Tam siedzi Arduino Nano i Opto, to jest 6N137 dokładnie, bo 138 nie miałem. Jak widać, jest Arduino i to jest wersja przewlekana, zmontowana w tej chwili. Tu mamy taką tackę, ja jeszcze tutaj nie dorobiłem, ale piezo, tutaj trzeba dorobić czujnik piezo, po prostu uderzeniem będziemy sobie synchronizować perkusję, nie? No i dobra, i teraz tak, tu mam mikserek, zademonstrujemy, co to potrafi, nie? Akurat ten mikserek w tej chwili on jest podłączony do tego, żebym ja mógł coś nagrać, także to nie patrzcie na mikser i tyle. Ma dwa wejścia MIDI, jeszcze raz zobaczymy, znaczy jedno wejście, drugie wyjście. Zobaczcie, ja w tej chwili mam outa podłączonego pod klawisz, ponieważ ten klawisz ma dużo ładniejsze dźwięki, bo to jest Rodgers, to jest Roland. Ma dużo ładniejsze dźwięki i perkusyjne, i nie tylko perkusyjne. Mało tego, wyjście tego urządzenia, tego jacka, ja tu do końca nie wciskam, bo ta wtyczka jest uwalona. Wyjście tego urządzenia mam podpięte pod klawisz, także mogę sobie miksować i tym wolumę, i klawiszem wolumę, nie? Czyli będzie porównanie, jak brzmi samo urządzenie z Arduino Nano, a jak brzmi po MIDI urządzenie Rolanda, profesjonalne. Dobra. Słuchajcie, na początek włączymy zabaweczkę. Ja wam pokażę jeszcze tylko w przybliżeniu, jak te płytki wyglądają. To jest wersja na SMD. Nieduży jest tych elementów SMD. Tutaj są rezystorki SMD. A tu mamy wersję przewlekaną, rezystorków jest tylko tyle, tutaj jeszcze diutki dochodzą, kondensatory, nie? Tak samo i w tamtej też są kondensatory i te kondensatory są normalne, nie SMD. Doszły mnie słuchy, że się boicie lutowania SMD, a po prostu w SMD, jak dla mnie, no lepiej to brzmi. A przy WC będzie jeszcze lepiej. Po prostu to wszystko łatwiej jest stroić przy SMD i no to inaczej się w ogóle zachowuje. Dobra. Pokażę wam same urządzenie, co to potrafi. A potem zobaczymy, jak brzmi. Porównamy do klawisza po MIDI
podłączonego. Równie dobrze ja mogę grać z klawiszami, albo jakimiś tam innymi packami, niepackami, wszystkim praktycznie, na samym instrumencie, bo mamy wejście MIDI i wyjście MIDI. W tej chwili mamy wyjście do wejścia, a stąd potem drugi kabelek możemy podłączyć. Ja mam ten kabelek, także możemy podłączyć i zagrać na klawiszach, na przykład uderzając klawisze tą perkusją, tymi dźwiękami z biblioteki Mozi. Zanim jeszcze cokolwiek zaczniemy, słuchajcie, ja tu zobaczę, czy ja mam... tak, ja mam pulpit udostępniony. Cały szkic wygląda w ten sposób. To jest cały program, który wyświetla razem na tych diodach banki. Ma save'y do tego, do EEPROM-u. I jakie przyciski, jakie pokrętła, 4 razy ADC. 4 pokrętła. Cały szkic jest już zrobiony i opracowany. W tym, że tutaj mamy właśnie biblioteki Mozi. Znaczy nie biblioteki, tu już mamy dźwięki, na przykład Tom, Snake. Tu są jakieś przejściówki dwie. No i tu mamy bity. To bity sobie możemy w każdej chwili samemu tutaj napisać, co chcemy. Naprawdę. I to będzie grało nam to, co my chcemy. A tu te dźwięki są po prostu zaczerpnięte z biblioteki. Ja te dźwięki muszę znaleźć program, którym się przerabia, bo już mam takie ciche życzenie, żeby zrobić z tego perkusję taką, jaką grał zespół Demono, bo nie, tfu, co ja gadam, Demono. O Jezu, ten taki znany polski zespół. Wylatuje mi z głowy, ale to już mało ważne. Ci, co grali Słodkiego Miłego Życia, no. Dobra. Pokazałem, jak to mniej więcej wygląda. Będzie zamieszczone to wszystko na www.piracz.com.pl. Jeszcze na razie nie zamieszczałem, bo jeszcze jest w fazie testów. Dobra, odpaliliśmy. Tu przełącznik idzie na off wyłącznik. Tu jest drugi przełącznik pod panelem, który wyłącza na MIDI wejście. MIDI wyjście mamy podłączone. Dobra. Teraz słyszycie to z głośnika. Ja tutaj spróbuję się sam wyciszyć, a dać bezpośrednio. To teraz tak. Dam perkusję prosto z niego. Tylko kurczę, ja tutaj nie wiem, czy mam odsłuch. Tak brzmi z niego. A teraz szybkie przejście na Rolanda. No. Powiem wam, jest różnica. Teraz słuchajcie, jest taki motyw, że teraz było raz on, raz maszynka, raz klawisz, wszystko sterowane z urządzenia, z drum kita. Ostatni rytm jest rytmem cichym, wyciszonym. Zasilony jest z jednego lajonka, nie? Teraz klawisz. O, zatrzymałem. Bateria siada chyba. O, panie. Dobra.
jedziemy, że tak powiem, z tym, z dźwiękami, z tymi możliwościami, co on potrafi akurat. No to zróbmy go głośniej. I tu jest taka fajna funkcja pitch. Ojej, znowu się resetnął. Czemu on się resetuje? O co chodzi? A teraz przełączmy na Rolanda. Teraz idzie Roland, nie? Tutaj mamy tempo. Nie wiem, czy mnie słychać? Pierwszy. Teraz mamy dźwięki z Rolanda, nie? Akurat tu jest brass. Ej, klarnet. Perkusja. I słuchajcie, teraz możemy domiksować perkusję z niego do tego basu, który już mamy z klawisza.
No dobra. To teraz to taka była krótka próbka i tu były pomiksowane i z niego dźwięki, i z klawisza były dźwięki zmiksowane. Jest spora różnica, to jest 8 bitów, to jest 32 bity. Przetwornik, no tutaj jest dosyć dobry przetwornik cyfrowo-analogowy. Jezu, zapomniałem jaki tu siedzi, bo wiem, że go naprawiałem, robiłem tego Rodgreza, tego Rolanda. I teraz tak, słuchajcie, jeśli ktoś jest zainteresowany, to ja oferuję tylko PCB. Ponieważ reszta, na przykład dźwięki są Moziego, ktoś wykonał szkic do Arduino, udostępni, wszystko jest do pobrania, linki będą na stronie do oryginału. U mnie jest PCB. Jeśli ktoś chce, to piracz.com.pl i tam pisać prywatnie lub bezpośrednio na maila. Tak by było najlepiej, słuchajcie. Bezpośrednio na maila piracz22@wp.pl. Wysyłka tylko za pobraniem. I 39 zł taka płyteczka plus pobranie z wysyłką. Pozdrawiam. To by było na tyle z Drumkita. Na pewno będę opisywał to wszystko, bo tu jeszcze dojdzie sporo rzeczy. No dojdzie jeszcze te uderzenie, bo tego nie ma. Ja to sobie sam dorobiłem. Ten czujnik. Bo mamy jeszcze dwa wolne wejścia ADC. I po prostu jedno jest zaadoptowane pod talerzyk ten. Jezu, to jest taka zwykła, jako w zegarku membranka, nie? Do pozytywek. Piezo. O, pod piezo. No dobra. To by było w sumie na tyle. Ja pozdrawiam, gorąco zapraszam. Odwiedzajcie tą stronę. Aha! Na koniec. Coś wam jeszcze pokażę, bo coś do mnie dotarło. A więc tak. JLC PCB. Nie wiem, czy mogę robić reklamę, bo jeszcze nie mam żadnych tantiemów od nich. I teraz, że tak powiem tak. Blackboxy to są same płytki do blackboxów, do Commodorka. Teraz tak. Dotarło mój projekt odbiornika homodynowego na trzech układach scalonych. Tak to wygląda. Są już płytki. Homodynkę już zacząłem nawet tutaj sobie składać. Bez żadnych syntezy, jest wszystko na varicapie sterowane i to jest odbiornik na 80 lub 40 metry. Okej. Doszły te radyjka jeszcze, słuchajcie, te które mam tutaj zmontowane. Te na 3, na 80, nie? To są radyjka i do tego są też te panele z syntezami. Także też mamy płytki, już mamy. Następną rzeczą to właśnie to są te drumkity. Tych płytek też jeszcze jest sporo, to co dzisiaj zaprezentowałem. Te drumkity. Ale to nie wszystko, słuchajcie. Tu doszło prawie 5 kg płytek, ponieważ są już płytki, tam ktoś się pytał na forum piracz.com.pl, był omawiany temat, słuchajcie, ja zaprojektowałem płyteczki do aparatura zdalnego sterowania na 27 MHz. To jest część cyfrowa, część nadawcza, a tutaj są odbiorniki. Odbiorniki z częścią cyfrową i z częścią analogową. Także już mam komplety, nadajniczki i odbiorniczki. Także jeśli ktoś tam jest zainteresowany, 7 kanałów PWM przesłać przez radio z mocą gdzieś około, tutaj jest około 1 W, no bo tam siedzi driver od 2SC bodajże, tranzystorek, od driver od CB radia, nie? Okej, ale to jeszcze nie wszystko. Tu już sobie zmontowałem jedną sztukę częstotliwościomierza na Attiny. 23-13 jest to skala
wyświetlacz częstotliwości. Nie miałem wszystkich identycznych, tutaj dwa są inne, ale działa. I także też mam płyteczki do tego i zaraz wam pokażę to. O, to są takie te wyświetlacze, to są częstotliwościomierzy do od 1 herca do 10 MHz. One pracują na LEDach. Dobra, okej. Okay. Ja sobie tutaj będę to odkładał do tego, do drugiego pudełka. I teraz tak, skala wyświetlacz częstotliwości z możliwością ustawienia pośredniej częstotliwości na wyświetlaczu 2x20 to jest, ale 2x16 też wyjdzie na układzie PIK 16F84 też są płyteczki, jak widać. To się mieści z tyłu pod wyświetlacz. Ja tu gdzieś miałem taką jedną zmontowaną. Jak dobrze się rozglądnę, to ją znajdę. Gdzie jest ten mój częstotliwościomierz? Jedną sztukę. I to jest z możliwością do ustawienia do każdego praktycznie odbiornika. On pracuje do 30, chyba bodajże, czy tam nawet do 40 MHz ten pik. Jedziemy dalej. Przede wszystkim tak. To jest zasilacz do ugody, w tym, że tutaj wyszło, że są dosyć małe średnicy kondensatory i tych płytek też jest 10. To jest tak, opóźnienie włączenia głośników na tym, na przekaźniku. Żeby zadziałały dwa kanały, można to zrobić na jednym zasilaczu lub można zrobić to na dwóch takich samych płytkach. Te płyteczki jeszcze nawet nie rozpakowywałem. Są czarne, zielone oczywiście. Nie, one są tylko czarne akurat. Te do wzmacniacza audio. To są do wzmacniacza audio. Tak jest. Tutaj są podciągnięte dwa niezależne kanały na jednym przekaźniczku. Jeden przekaźnik, dwa kanały, wejście. Tutaj jakieś są jeszcze LEDy, wejście zmiennego, cztery diody prostownicze, oczywiście ten zasilanie. Tu mamy dwa tranzystorki do sterowania przekaźnikiem. I cały schemacik też zamieszczę, bo tego jeszcze nie ma na forum, ale już niedługo będzie. To są zasilacze do tego mego... to jest razem komplet, słuchajcie. To jest razem z tym. To jest zasilacz anodowy, na dwóch transformatorach zrobiony, ten, który tam robiłem w piecyk do gitary. I tutaj, słuchajcie, przyszły płytki do tych pieców do gitary, one też będą wycenione i też będą zamieszczone na forum. W sumie projekt już jest zamieszczony, tam już chyba nawet cena jest za płytkę, w tym, że ja muszę zrobić listę tych wszystkich PCB. To są wszystko praktycznie to, co ostatnio się zajmowałem, czyli projektami, nie? Projektami. Dobra, to jest komplet, zasilacz i wzmacniacz. To ma 50 W mocy, w mostku pracuje i preamp jest na lampę. Na ECC 83 bodajże, albo 86. Dobra, sterownik. To są sterowniki do schodów. Ja tu jedno mam wyjętą, bo będę składał dla Adama. Jest to gotowy sterownik na Atmedze 8 i wejście ma na 220. Wyjście na LEDy na ULN-ach 2003 i ten sterownik obsługuje 14 stopni schodów. Po prostu wchodzimy na czujkę i one się zapalają po kolei. Wychodzimy, gasną. Jeśli ktoś jest zaatakowana, jest czujka, to jest odmierzany czas, tam bodajże minuta, i one też się wygaszą, nie? Znaczy to oprogramowanie jest u mnie w głowie na razie, ale już niedługo będzie na tej płytce zrobione. Czyli sterowniki, też jest sporo tych płytek. Następną rzeczą, układy wykonawcze na triakach. One mają
z optoizolacją są oczywiście, bo to są tak, to jest 16 kanałów, możemy sobie na przykład go podzielić na dwie ósemki i zrobić w ten sposób, że każdy kanał oczywiście ma bezpiecznik i zrobić w ten sposób, że na przykład sterować z jakiegoś AVR-a, czy tam z czegokolwiek, czy z Arduino nawet, sterować napięcia 220 w domu, nie? Czyli mam takie płytki, ich dużo tutaj nie ma, chyba 5 sztuk, to są układy wykonawcze właśnie do większej mocy, do sterowników. Na triaku możemy pociągnąć nawet i tam 1000 watów, zależy jaki triak, nie? Jaki sobie wstawimy, to taką moc osiągniemy. Czyli są te płytki do układów wykonawczych do sterowania. Jedziemy dalej. Pamiętacie tą linijkę świetlną, co wam pokazywałem tutaj na filmie wcześniej? Była taka linijka świetlna Bargraf. Słuchajcie, są płyteczki do tych Bargrafów. Można śmiało chińskie świetlówki przerabiać na Atmega 8 lub na Atmega 328, to zależy jako sobie tutaj wstawimy. Wersja przewlekana płytki. Tranzystorki do każdego LED-a, czyli tutaj mamy w sumie 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli 12 LED-ów. Wskaźnik wysterowania. No i tych płytek jest 20. Ponad. Także też je zamieszczę i też będzie cena za tą płytkę. To zależy wszystko od wielkości, trzeba sprawdzić zamówienie, nie? Ale jedziemy dalej. Pamiętacie oldschoolowe GML-e? No tego jeszcze nie było. Jeśli macie jakieś radia stare, amatorki czy coś, słuchajcie, ja tutaj zrobiłem taki prototyp. Jest to układ GML zrobiony tak na takiej płytce mojej produkcji, ale mam oryginalnie wielkością pasujące płytki, to są 4 sztuki na jednej. Zobaczcie, 4 sztuki GML 0,25, czyli 25 W 8 Ohm wzmacniacze GML. I tylko trzeba je sobie powycinać, nie? Bo no, się zarąbałem w akcji i nie zrobiłem przecięć, ale to nie ma problemu, bo może ktoś będzie chciał na przykład w mostku zrobić 50-watowy wzmacniacz, to wtedy na pół tylko trzeba przeciąć, nie? To są układy GML 0,25 w SMD. Oczywiście te tranzystorki są, mają otwory, ale one są też izolowane, można dokręcić do blachy. Tu mamy na piny wyjścia, także piny tylko sobie wlutowujemy i w Amatora, w AIDE, co tam jeszcze było? Coś z Unitra robiła właśnie te GML-e. Także te GML-e też są już opisane na forum. Zapraszam. Płytki mam. Już mam. Jedziemy dalej. Pokazywałem ten ZX Spectrum na wyświetlaczu TFT. Zostały już tylko 3 sztuki tych płytek, ale jeszcze są. One są po 49 zł. Taka płyteczka. Z klawiaturą na gumki, nie? Miałem opracowywać gumki. Być może, że już w niedługim czasie będą opracowane gumki. Tu się zmieni pod dedykowany jakiś wyświetlacz, nie będzie mniejszy. No to jest mój kolejny projekt, słuchajcie. Jedziemy dalej. Co my tu mamy? Aha, tu mamy do tych odbiorników radiowych te front panele, do tych na NE612. Ten kultowy, to czyli przednia płytka. No i teraz tak. Te płytki puszczę trochę taniej, ponieważ to są Atarynki, Atari na ESP32. Z tym, że tutaj jest dorobione na dwa joysticki i teraz jest tu pomyłka, dlatego będzie taniej. Przede wszystkim jest tak, rozstaw pinów do ESP32 jest za szeroki i ma za małe otwory. Już to zostało poprawione w tej chwili i już nowe płytki będą, dlatego te są tańsze, a jest ich kurde sporo, bo jest 10.
I jedna rzecz, te gniazda nie od góry, od joysticków, tylko trzeba obstawić je od spodu, bo są żeńskie zamiast męskie. I tak było w projekcie, niechcący machnąłem się, zamiast żeńskie, to męskie. Znaczy, zamiast męskie, to żeńskie dałem. I musimy po prostu gniazdko przewrócić na drugą stronę i zamienić trójkę z czwórką, czyli trzeba przecinać ścieżkę i żeby lewa, bo jest lewa to prawa, a prawa to lewa, bo jak przełożymy, no to niestety to jest 9 pinów, nie jest liczba parzysta. I się to właśnie pomyliłem, no. Ale słuchajcie, ja wam to pokażę, u mnie to działa, no. Czekajcie, gdzieś tu miałem, o. Proszę bardzo. To jest płytka od takiego Atari. Nie patrzcie na ten wyświetlacz, bo ten wyświetlacz to jest zwykły wideo wyświetlacz, czyli taki zwykły mały telewizor. Tu mamy audio, tu mamy wideo, tu mamy kartę i trzeba byłoby podłączyć joysticka. W tej chwili Atari Border Dash się odpalił. Oczywiście jak podłączę pod audio wideo, pod telewizor, to mam to na dużym ekranie, nie? Czekajcie, joystick muszę podpiąć. Nie wiem, czy sobie dam radę, ale pewnie dam. Atari. I teraz tak, żeby wejść w kartę, to musimy tak nacisnąć tutaj przycisk selectu. Tutaj mamy cztery przyciski, bo dwa do jednego joysticka, select i start. Przycisk selectu, w lewo joystick i przycisk select. Zaraz, czekajcie moment, czy ja go podpiąłem? Podpiąłem. O, i mamy menu gier, nie? O kurczę, ja to nie dość, że w okularach, to jest ślepy. Może tak? Nie, bo to jest naprawdę, to jest półtora, dwucalowy monitor, nie? I tutaj za bardzo, nie? To jest zwykły monitor audio-wideo, nie? Znaczy wideo tylko, bo nie ma wzmacniacza audio. Dlatego tutaj teraz dźwięku nie usłyszymy żadnego. Gdzieś tu był Riverite. No dobra, tam wejdziemy w jakąś pierwszą, lepszą. O właśnie, znalazłem Riverite. I klikamy start. I joy normalny pod telewizor i mamy grę. A jedno ręko to takie granie. Ale to była kultowa gierka, kurde. Naprawdę. No to mamy Atarynki, słuchajcie. Nawet na tych płytkach, zobaczcie, ja tutaj musiałem popodginać nóżki do tego ESPK, żeby on mi tutaj się dał radę wlutować, nie? No dobra. Także projekt jest już też opisany, słuchajcie, na tym, tylko że te płytki no troszeczkę taki nie wypał. Widzieliście, gniazdka musiałem od spodu dać do joysticków, nie od góry. Przełączniki można było też wtedy od spodu dać i wtedy by wyszło na tą stronę cała płytka, nie? No ale płyteczki są, także zapraszam na piracz.com.pl. W prywatnych wiadomościach do mnie płytki są, do tego co już dzisiaj przedstawiłem. Co następne? Na piracz22@wp.pl możecie pisać bezpośrednio do mnie. Ja raz na jakiś czas to sprawdzam, nie? Tą pocztę. I teraz tak. Tutaj mamy jeszcze płytki ZX Spectrumów na ESP32, ale w wersji tej małej. Czyli karta do programatora złącze 2 razy USB do zwykłej klawiatury. I to są na małym module audio-wideo wyjście, to są spektrumy. To, co było wcześniej pokazywane nie wiem, czy to był film, czy na forum napisałem. A tutaj mam płytki na moduły ESP32, już na VROOM, na moduł VROOM. I to jest dosłownie to samo, co to, tylko że to jest na moduł, a tu jest na sam stalak ESP32. Także spektrumy też jeszcze są. Już ich niedużo, ale jeszcze są. No i teraz praktycznie rzecz mówiąc, to są jeszcze te front panele do tych radyjek. Moment, ja tu podłożę, żeby mi tu się nie pomieszało.
Tak, to są jeszcze front panele do tych radyjek na 80 i na 40, czyli syntezy DDS. Oj, to jeszcze teraz ich sporo jest. 5-10. Dobra. Najważniejsze, co ostatnio zostało zrobione, to 2 kilo miedzi. Odwzorowałem od zera płytkę do Bartka, TRX Bartek. Tylko tutaj zrobiłem otwory już na cewki, żeby po prostu, bo można wstawić cały ten klosz, ten taki jak był w Bartku, ten ekran, nie? A można sobie samo cewkę i tam ekran po swojemu zrobić, bo to teraz jest ciężko do dostania. UL1242, dwie sztuki wchodzą, wzmacniacz, wszystko jest oryginał. Słuchajcie, to jest oryginalny Bartek 17,5 cm na 17,5 cm. Tutaj można wstawić filtr kwarcowy, są otwory, tak jak w oryginale, a można sobie samemu złożyć filtr na 4 kwarcach, nie? To tylko tym to się różni. Przekaźniki są identyczne, tak jak w tym, jak w Bartku. No bo to jest Bartek. I słuchajcie, ta płytka, jest ich naprawdę sporo. Mam zielone i czarne. I zobaczcie, tutaj jest wersja płytki bez tych otworów dużych pod te filtry, nie? O, w ten sposób. Tutaj mamy filtry, tak jak jest w oryginale. Na tych płytkach, a tutaj już mam te otwory zrobione. Także mamy dwie wersje tych Bartków i to pojedzie ze mną, te płytki będą do dostania też na Łosiu, czyli na zlocie krótkofalarskim. Też je będę miał. To naprawdę sporo waży. O, zobaczcie, to jest wersja oryginalna. Tu już jest z tymi otworami pod cewki. Bartek. Także będą też na Łosiu te płytki od Bartku. No i teraz tak, tutaj trzeba jeszcze odwzorować ugody, to są wzmacniacze ugoda, to ja będę sobie odwzorowywał. O, tu mamy jeden front panel praktycznie pozmontowany, tylko wyświetlacz trzeba dołożyć. To jest od tego radyjka na 80, ten DDS-ik, nie? AD 8, 9, zaraz, moment, pod światełko, 9837, nie? A to są płytki jeszcze do tych odbiorników. Te odbiorniczki na 80, 40, to zależy sobie jak na co zestroimy. Także no cóż, no zapraszam, płyteczki są. Wszystko jest na piracz.com.pl. I w szczególności za te płytki, słuchajcie, podziękowania dla sponsora. A sponsorem jest Adam Beat, który to się podjął zamawiania płytek do moich projektów. Dzięki, Adam, za wszystko, co żeś tutaj przysłał. To też przy okazji twoja zasługa. No co, ja polecam, słuchajcie, żeby praw autorskich nie łamać, także puścimy muzykę z Rolanda. Nie słyszę. Co jest mu? Jedziemy z koksem.
Coś mi się zatkał aż mikrofon. Dobra, pozdrawiam i do zobaczenia w następnych odcinkach.